temat na kolejnej pigułce o proroctwach o Jezusie. I dzisiaj chciałbym Wam przedstawić pewne proroctwa, które mówią o tym, co się wydarzyło po śmierci Mesjasza. I coś, od czego chciałbym dzisiaj zacząć, to takie myśli, kogo życie było tak setki lat wcześniej zapowiedziane, jeśli nie Jezusa, tak? Czy znacie jakąś drugą osobę, o której byłoby kilkaset proroctw i które on by wypełnił, tak? Pamiętajcie, pierwsze przyjście Jezusa jest wypełnił ponad 100 proroctw, tak? Niesamowite to jest. Czy znacie kogoś, kogo życie jest podobne, że jego przyjście poprzedzały proroctwa albo poprzedzają, tak? Ja przynajmniej nie znam. Myślę, że wy też nie. I słuchajcie, taka jedna rzecz. Gdy Jezus został męczeńsko za nas zabity, pojawiło się kolejne proroctwa, które mówiły o tym, co będzie dalej. I posłuchajcie, z księgi Izajasza, czyli 750 lat przed urodzinami Jezusa, prorok Izajasz zapisuje takie słowa w 53 rozdziale, 10 wersecie. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Gdy złoży swoje życie za nas, ujrzy potomstwo i co? I będzie żył długo. Będzie żył na wieki. Ciekawe proroctwo. Ono wypełniło się 3 dni po śmierci Jezusa. Na trzeci dzień, może powiedzieć, o świcie. Można powiedzieć, że na przełomie 2 i 3 tak naprawdę dnia. I o tym też jest kolejne proroctwo. Słuchajcie, prorok Ozeasz. Paręset lat później po tym pierwszym, który przed chwilą przeczytałem. Księga Ozeasza, 6 rozdział, 1-2 werset mówi tak. Chodźcie, zwróćmy się do Pana. Oto On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Ale teraz posłuchajcie, 2 werset. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia i 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. O, ciekawe proroctwo, tak? Po 2 dniach wskrzesi nas do życia i 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Wspaniałe proroctwo mówiące o tym, że Jezus zostanie wzbudzony z martwych 3 dnia. I o tym jeszcze 3 tak naprawdę fragmenty napisane 1000 lat przed przyjściem Mesjasza. Z psalmów. Posłuchajcie tego, co mówią psalmy na temat zmartwychwstania Mesjasza. Psalm 16, werset 8. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po prawicy mojej. Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki pod Twojej prawicy. Tak? Obietnica Boża, nie zostawisz mojej duszy w Szeolu, czyli w krainie umarłych. To jest grecki Hades. I nie dozwolisz, by wierny to Twój zaznał grobu. Tak? Jezus przechodzi tylko przez grób. Przechodzi do życia wiecznego. A po 3 dniach, tak mówiło proroctwo Ozeasza. Psalm 30, werset 4. Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu. Widzicie, kolejny werset mówiący o zmartwychwstaniu. I Psalm 118, od 16 wersetu. Prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje. Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał. Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Tak w Nowym Testamencie jest napisane, tak? Jezus, umierając za nas, rozprawił się nie tylko z naszym grzechem, ale rozprawił się z tym największym naszym wrogiem, ze śmiercią. Ponieważ to było zapowiedziane kilkaset lat przed przyjściem Jezusa, warto wziąć to poważnie do serca. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale bez zmartwychwstania Mesjasza, bez tego pierwszego zmartwychwstania, pierwszego w rozumieniu
najważniejszy, pierworodny, tak? Jezus jest nazwany pierworodnym wszelkiego, pierworodnym ze zmartwychwstałych, dlatego że bez Jego zmartwychwstania, gdyby On nie zmartwychwstał, nikt z nas nigdy by nie zmartwychwstał. Ale ponieważ Jezus zmartwychwstał po trzech dniach, wypełnił te proroctwa, które przed chwilą wam przedstawiłem, my też zmartwychwstaniemy. On tego już doświadczył, a my będąc w Chrystusie doświadczymy tego samego. I mamy obietnicę, mamy proroctwa w Nowym Testamencie, które mówią, że skoro umarliśmy razem z Nim pozycyjnie, razem z Nim zostaliśmy wzbudzeni z martwych. I gdy Jezus przyjdzie po swój Kościół, ci, którzy w ciągu tych 2000 lat umarli w Chrystusie, będą wskrzeszeni z martwych, a ci, którzy będą przy życiu w momencie przyjścia Jezusa, będą w okamgnieniu, czyli tak jak mrugam oczami, tak, z taką prędkością będziemy przemienieni i zabrani, aby być na wieki już z Jezusem w niebie. To tyle na dzisiaj. Zastanówcie się tylko, czy będziecie mieć udział w tym zmartwychwstaniu. Błogosławieni wszyscy ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Pierwsze zmartwychwstanie jest wtedy, gdy Chrystus przyjdzie po Kościół. Przyjdzie po wszystkich tych, którzy należą do Niego, którzy mają z Nim relacje, w których sercach On mieszka. Weźcie poważnie pod rozwagę te słowa. Nawiążcie relacje ze zmartwychwstałym. Niech zmartwychwstały Chrystus będzie obecny w waszym życiu. On przychodzi, On przyjdzie blisko. Przyjdzie na obłokach, przyjdzie po swój Kościół. Jesteśmy już bardzo bliscy tego. Na dzisiaj wam dziękuję. Do usłyszenia w następnej pigułce. Będziemy mówić o różnych urzędach, które Mesjasz miał odegrać, czy spełnić, wypełniając kolejne proroctwa. Do zobaczenia w następnej pigułce.